Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję pyszne babeczki marchewkowe. Do przygotowania tych babeczek potrzebuję 4 jajek, 2 szklanki startej marchewki, na drobnych oczkach ścieramy marchewkę, szklankę cukru brązowego, szklankę oleju, 1,5 szklanki mąki, tutaj mam szklankę orzechów włoskich posiekaną, 0,5 łyżeczki soli, 1 cukier waniliowy. I tutaj mam przygotowane 2 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczkę przyprawy do piernika, łyżeczkę proszku do pieczenia i łyżeczkę sodu. Najpierw musimy ubić jajka z cukrem. Dajemy cukier waniliowy. Posypujemy pomału cukier i ubijamy tak około 3 minuty. Jajka już nam się ładnie ubiły. Teraz będę dolewała po troszkę oleju. Cały czas ucieramy, żeby nam się olej połączył z jajkami. Gdy olej połączy nam się z jajkami, musimy teraz wymieszać sól z mąką i przyprawy. Teraz będę dodawała mąkę z przyprawami. Będziemy ucierać, aż nam się wszystko połączy. Jak mąka połączyła się już z jajkami, to teraz muszę dodać marchewkę. Marchewkę musimy trochę oddusić, żeby nie miała wody. I dodajemy ją też do ciasta. Na samym końcu dodajemy orzechy. Ciasto już jest gotowe. Teraz musimy ciasto nałożyć do foremek. Mam tutaj wyłożoną ją papierowymi kokilkami. Nakładamy tak mniej więcej do 3/4 wysokości. O, tak mniej więcej 2 łyżki. Piekarnik rozgrzałam do 180 stopni z termoobiegiem. Teraz włożę babeczki do piekarnika i będę je piekła około 30-40 minut. Musimy sprawdzać do suchego patyczka. Babeczki już się upiekły. Z tej porcji ciasta wyszło mi 24 babeczki. Tutaj jedną przekroiłam, żebyście widzieli, jak wygląda w środku. Jest puszysta, mięciutka. Smakują wybornie. Życzę smacznego, udanych wypieków i do usłyszenia.